Proces nauki witrażu klasycznego zaczyna się już na pierwszym roku studiów. Studenci w trakcie zajęć przechodzą przez wszystkie etapy tworzenia witrażu, od przygotowania projektu, szablonów, wycięcia szkieł, przez malowanie i składanie w profile ołowiane. Pracując z malaturami możemy uzyskać bardzo zróżnicowane efekty w zależności od naszych założeń. Mogą to być rozwiązania bardziej graficzne, malarskie czy rysunkowe. Możemy również połączyć witraż z innymi technikami, takimi jak fusing, piaskowanie, grawerowanie czy sitodruk. Jest to niezwykle atrakcyjna technika ze względu na efekty, które możemy uzyskać, łącząc szkło ze światłem, kolorem i fakturą. Znajdujemy się obecnie w piecowni. Mamy tutaj piece elektryczne, które służą nam do wytopu szkła w różnych technikach. Wytapiamy tutaj szkło w formach gipsowych. Używamy ich także do technik pat de ver, zgrzewania oraz gięcia szkła. Studenci realizują tutaj prace kursowe oraz projekty dyplomowe. Pracownicy dydaktyczni wykonują tu również prace badawcze. Zachęcam do studiowania na kierunku sztuka i wzornictwo szkła, który ma duży potencjał. Zdobyte doświadczenia umożliwia naszym absolwentom prowadzenie pracowni autorskich, gdzie mają możliwość realizacji własnych działań warsztatowych, artystycznych i projektowych.